Dwóch przystojnych, zdolnych mężczyzn, no i niezwykły konkurs na muzykę al dente. Skąd ta nazwa? Przeboje al dente, no to jest takie trochę nawiązanie do orkiestr dętych. Nie do makaronu. Nie, bo te przeboje nie będą utwardzone czy twarde, prawda? One będą czasami miękkie, to zależy od piosenki i od wykonania, no i zależy jak orkiestra zagra. A mamy już wyniki? Mamy, ja tutaj mam ten werdykt, który wypracowaliśmy wspólnie. Mamy 10 laureatów. Chcesz, żebym odczytał te nazwiska? Bardzo proszę. To jest tak, w kategorii 9-13 zakwalifikowaliśmy Julię Bieniek. Mieliśmy jeszcze kategorię 14-19. Trzy osoby się zakwalifikowały. Irena Michalska, Julia Mróz i Vanessa Siwy. No i największa grupa, najwięcej osób zgłosiło się w tej kategorii. 20-59. Mieliśmy taką kategorię wiekową. Monika Adamska, Julia Kisit, Jakub Luboiński, Joachim Mryczek, Leszek Wiklak i Monika Wojciechowska. Czy wybór był naprawdę trudny, czy tak od razu potrafiliście ocenić, że to jest to? Panie dyrygencie, niech pan powie. Nie był trudny. To jest utalentowana młodzież, i starsza, i młodsza. Dla mnie każdy z nich jest osobowością sceniczną, a to jest też ważne. Oprócz warsztatu, przygotowania wokalnego, jednak ten pazur taki orkiestrowy, żeby poniosło orkiestrę, a orkiestra poniosł, dał się wokalista ponieść orkiestrze. To dostrzegliśmy z dyrektorem Wasikiem tutaj u wszystkich tych zwycięzców. Mam nadzieję, że w rzeczywistości tak będzie, bo to było wszystko online'owo, jak dotychczas. Orkiestra to dla niektórych niekoniecznie ulubiony sposób na muzykę, jeśli chodzi o słuchaczy, więc zmieniają się czasy. Czy zmienia się też coś w waszym sposobie grania, podejścia do tego typu muzyki, żeby zachęcić młodzież, która troszeczkę niekoniecznie lubi taki rodzaj? Właśnie, wiesz co, moją misją i wielką pasją, jestem freakiem na tym punkcie, żeby inspirować ludzi muzyką graną na żywo, muzyką generowaną z płuc instrumentalistów. To są też kontakty międzyludzkie, to jest ten spirit, ta niewidzialna moc, to współdziałanie w grupie. Młodzi lubią dynamikę, instrumenty dente taką energię, moc wytwarzają. Wydaje mi się, że porwiemy młodych tutaj, i tych starszych, i tych młodszych, w swój świat żywego brzmienia, żywej muzyki. Wiesz co, ja muszę powiedzieć jedną rzecz. To jest wielka szansa dla młodych ludzi, dlatego że skończyły się czasy, żeby grać z orkiestrami. Po prostu to jest za drogie. To nawet profesjonaliści marzą o tym, żeby nagrać płytę na przykład z orkiestrą, bo to jest po prostu duży wydatek, żeby zatrudnić 100 osób czy 50 osób do zagrania. Więc my dajemy szansę po pierwsze 2 dni po przebywaniu z orkiestrą, w towarzystwie orkiestry. Ja myślę, że dla wielu osób to będzie pierwszy raz w życiu. Dwa, dajemy szansę, bo to jest nagroda, nie dość, że po przebywaniu z orkiestrą i z panem dyrygentem, dyrektorem, to jeszcze z Elą Zapędowską, która będzie korygować ich błędy, a błędy się wszystkim zdarzają. No i trzy, potem jeszcze po takich solidnych warsztatach dajemy szansę wystąpienia w Opolu w czasie festiwalu w miejscu, które nazywamy Kawiarenką z Gwiazdami. Więc ja myślę, że to będzie dla nich niesamowite przeżycie, bo szczerze powiedziawszy ja zazdroszczę, że oni będą śpiewali z orkiestrą, sam bym chętnie zaśpiewał z tą orkiestrą. Ale mamy 11 utworów i wybraliśmy 10. Właśnie, wybraliśmy 10. Dlaczego? Bo spuentuje koncert dyrektor. Tak, on już o tym nie wie. Ale ja widziałam, jest taka tendencja w świecie, że te instrumenty dente na przykład ogrywa się w sposób wręcz śmieszny, taki na wesoło. Czy wy też idziecie tą drogą, czy staracie się jednak trzymać klasyki? Wiesz co, generalnie orkiestra dęta kojarzy się z orkiestrą marszową, pochodową i to jest piękne. W ogóle dużo jest orkiestr dętych, amatorskiego ruchu, młodzieżowego ruchu. One, wiesz, kształtują takie społeczeństwo obywatelskie, mogę powiedzieć. Natomiast powstała w Polsce pierwsza profesjonalna symfoniczna dęta orkiestra, Dęta Filharmonia. I ona jest zobligowana do grania na najwyższym poziomie, podlega krytyce muzycznej, powinna uprawiać jak największą ilość różnych stylów muzycznych, przenikać do publiczności. Przed nami są koncerty symfoniczne. W Opolu gramy repertuar rozrywkowy. Dlatego kontakt z profesjonalną, żywą muzyką to jest bezcenne. A co jest najbardziej magicznego? Bo istnieje pewna magia w instrumentach dętych. Na przykład saksofon jest bardzo seksowny. Jakie inne instrumenty mają w sobie taką duszę? Instrumentów.
usłyszycie, nawet w tych utworach, mam już kilka takich fragmentów z tych polskich przebojów, gdzie improwizuje trąbka, gdzie improwizuje klarnet. To jest niezwykle inspirujące i takie ujmujące, powiedziałbym. Naprawdę, instrumenty dęte pokazane w innej formie robią wrażenie. Ja muszę tylko dodać, że dla mnie Narodowa Orkiestra Dęta brzmi bardziej jak big band niż jak orkiestra dęta. Tak, to znaczy, tak. W tym projekcie brzmi big bandowo i to w ogóle jest takie wprost wręcz nawiązanie do tradycji festiwalowych, bo przecież na scenie Opolskiego Amfiteatru w te 58 lat tradycji festiwalu no grało mnóstwo big bandów wspaniałych, tak, od Alex Bandu w ogóle przez big band Zbyszka Górnego. No dobrze, ale czy jest szansa na reaktywację? Jakby no właśnie to się dzieje na naszych oczach. My reaktywujemy. Tylko, że my robimy czyli to pierwszy jest raz. Ten cel. My ten talent show robimy pierwszy raz. To jest ten projekt, konkurs dla wokalistów przeboje al dente jest pierwszy raz. Sukcesem jest to, że dostaliśmy 265 zgłoszeń. Naprawdę, to jest wow. To po prostu na żaden konkurs nie wpływa tak dużo zgłoszeń. O czym to świadczy? Po pierwsze o tym, że ludzie marzą, żeby grać z orkiestrami, a po drugie, żeby się spotkać z Zapędowską na warsztatach. No, tak mi się wydaje. I zaśpiewać w Opolu. To są trzy argumenty. Czy ten pomysł będzie kontynuowany już, skoro jest taki sukces w kolejnych latach? Taki jest plan.